Czesny Radosław, kierownikiem drużyny jest Party Michał i centowy pan Edmund Wuja Pałczyński. Tak się przedstawiają jedenastki wyjściowe obydwu drużyn. Oczywiście sędziów przedstawię. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest pan Tomasz Sułek, pierwszym asystentem pan Tomasz Szpunar, drugim asystentem pan Mikołaj Kamzelewski. Jeszcze raz witam wszystkich widzów. Przypomnę, że cała runda, czyli aż do 18 listopada, bo miejmy nadzieję, że uda się rozegrać ostatnią kolejkę w tej rundzie z Chełmianką Chełmno, jest darmowa, także nie płacimy za bilety. Zapraszamy serdecznie na Sikieta 18. Następny mecz da rozegra u siebie dopiero 23 września. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym witamy Was ze Świecia. Ja nazywam się Przemysław Obijalski i w imieniu Naprzód TV zapraszam serdecznie na mecz na szczycie Kujawsko-Pomorskiej czwartej ligi. W ten weekend na naszej antenie tylko dwa spotkania. No, mieliśmy pracowity tydzień. Byliśmy w środę z uwagi właśnie na spotkania drugiej rundy Okręgowego Pucharu Polski na dwóch meczach. I przypomnijmy, w środę transmitowaliśmy dla Państwa następujące spotkania. Z Bydgoszczy, z osiedla Piaski. Tam pokazywaliśmy mecz miejscowych właśnie Piaski Bydgoszcz z piątoligowym Tarpanem Mrocza. Tarpan wygrał spokojnie tam 8-3 i pewnie awansował do kolejnej rundy. No i w środę byliśmy również też w Jabłonowie Pomorskim, gdzie miejscowy Naprzód no musiał uznać tego dnia wyższość Sparty Brodnica. W derbach powiatu brodnickiego wygrała Sparta 3-1. No i właśnie jeśli chodzi o Spartę, to jej kibice będą mieli okazję po raz kolejny w tym tygodniu zobaczyć na naszej antenie swoją drużynę. Już za chwilę przeprowadzimy dla Państwa transmisję meczu na szczycie czwartej ligi, meczu w Da Świecie kontra Sparta Brodnica. Obydwa zespoły bardzo dobrze weszły w ten sezon. Wda lideruje tabeli z kompletem 5 zwycięstw. Tuż za ich plecami przed tą kolejką była właśnie Sparta z bilansem 4 zwycięstw i 1 remisem na koncie. No ale powiedzmy sobie wprost, że obydwie drużyny miały dosyć przyjemny, no taki łatwy terminarz, jeśli chodzi o te początkowe kolejki. Na przykład Wda ma już za sobą spotkania ze wszystkimi 4 beniaminkami. Z 2 beniaminkami mierzyła się już też Sparta, plus dodatkowo mieli na rozkładzie no, trochę niżej notowanych przeciwników, takich jak Lider Włocławek czy Noteć Łabiszyn. Czyli, drodzy Państwo, tak naprawdę dopiero dzisiaj, można powiedzieć, mecz prawdy dla obydwu zespołów. No i szczególnie jesteśmy tutaj ciekawi postawy Brodniczan, gdyż jeśli chodzi o Wdę i patrząc na jej kadrę, no to tutaj nie mamy wątpliwości, że to będzie bardzo solidna drużyna w przekroju całego sezonu i będzie liczyć się w walce o awans. No a jeśli chodzi o Spartę, to spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, przed rozpoczęciem sezonu, że będzie to po prostu taki solidny ligowy średniak, no a Sparta jak na razie zaskakuje nas pozytywnie, do tej pory bez porażki, w tym również zarówno w lidze bez porażki, jak i w pucharze. No i tak jak powiedziałem Państwu przed chwilą, to właśnie będzie dzisiaj taki mecz prawdy dla Sparty. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten zespół na tle bardziej wymagającego rywala, jakim jest Wda Świecie. Drodzy Państwo, ta kolejka już jest rozgrywana, kilka spotkań za nami. Ja może poproszę naszego realizatora, którym dzisiaj jest Nikodem Leszczyński, aby przedstawił nam mecze, wyniki meczy, które już się zakończyły. No i w 6 kolejce widzicie Państwo następujące dzisiaj pary. Tłuchowia Tłuchowo wygrała już mecz z Łokietkiem, Brześć Kujawski 1-0, więc po całej serii remisów Tłuchowia w końcu 3 punkty, pełna pula. Pomorzanin Serock pokonuje 3-0 Unię Wąbrzeźno, Pomorzanin Toruń ulega na własnym boisku 0-1 Chełminiance Chełmno, Chemik Bydgoszcz pewnie pokonuje 4-0 Orlęta Aleksandrów Kujawski. No i taki hokejowy wynik, Lider Włocławek przegrał 1-11 z Pogonią Mogilno, fenomenalna dzisiaj partia w wykonaniu Pogoni Mogilno.
A przed nami dzisiaj jeszcze 4 mecze o 15 w Daświecie kontra Sparta Brodnica, najciekawszy mecz tej kolejki. Następnie Kujawianka i Zbica Kujawska zagra z Notecią Łabiszyn, Lech Rypin zmierzy się ze Startem Pruszcz o 16 i Kujawia Inowrocław również o 16 zagra z Polonią Bydgoszcz. Rzut okiem na tabelę. Tabela, jak widzicie Państwo, już uzupełniona o te rozegrane mecze, dlatego też Sparty już nie mamy na drugim miejscu, tylko troszkę nam się w tej tabeli zsunęła. Mecz ogólnie wdy ze Spartą lidera z wiceliderem, no ale przez to, że już właśnie Pomorzanin i Chemik mają dopisane punkty za dzisiejsze wygrane, Spartę mamy na czwartym miejscu, no ale nie zmienia to faktu, że jest ciekawie w czołówce, w Daświecie 15 punktów i fenomenalny bilans bramkowy 19-2. No a Sparta Brodnica ma tych punktów 13. Gdyby dzisiaj zwyciężyła, byłaby liderem tabeli, więc tutaj wszystko jest możliwe. Zobaczymy, jak się nam to spotkanie potoczy. Ja już kątem oka spoglądam, że za chwilę pojawią nam się zawodnicy na murawie. Arbitrzy już tutaj gwizdkiem wywołali ich z szatni. No ale jeszcze korzystając z chwili czasu, spójrzmy też jeszcze, co się dzieje na dole tabeli. No tu widzicie Państwo cały czas lider Włocławek bez punktów. Zespół, który ogólnie miał spaść do piątej ligi, ale no, wykorzystał tutaj fakt, iż z rozgrywek wycofał się zespół z ich miasta, WKS Włocławek, także lider nam w tej lidze został, no ale na razie spisuje się słabo. Teraz jeśli chodzi o Beniaminków jeszcze, może tylko tak zerknijmy. Widzimy Polonia Bydgoszcz przedostatnia, Unia Wąbrzeźno 14, Orlęta i Łokietek 12, 13 miejsca, także na razie ciężki początek dla Beniaminków w dolnej części tabeli. No a u góry, tak jak spodziewaliśmy się, WDA z Chemikiem, zespoły, które głównie były wymienione w roli faworytów, Tłuchowia też całkiem niezły początek sezonu, tylko Tłuchowia, tak jak mówiłem, sporo remisów, tam pogubiła punkty. No ale mamy bez porażki jeszcze 5 zespołów, WDA, Pomorzanin, Sparta, Start Pruszcz oraz Tłuchowia to są zespoły, które jeszcze nie przegrały. No i mamy naszych bohaterów już na murawie. Zatem rozpocznijmy już od zaprezentowania Państwu składów, w jakim rozpoczną obydwa zespoły. Rozpoczynamy od gospodarzy. W Daświecie rozpocznie w następującym zestawieniu. Numer 1 Zapała Łukasz, numer 2 Słaby Paweł, numer 3 Wypij Tomasz, piątka to Widz Daniel, z szóstką Rybacki Damian, ósemka Kubiak Oskar, dziewiątka Kalitta Michał, jedenastka Januszewski Oskar, szesnastka Majka Tymoteusz, z numerem 17 kapitan zespołu Wenerski Łukasz i 33 Radkowski Jakub. Trenerem zespołu ze Świecia jest pan Krzysztof Urtnowski. Jeśli chodzi o Spartę Brodnica, to trener zespołu pan Tomasz Paczkowski oddelegował następującą jedenastkę. Numer 1 w bramce Mateusz Wiśniewski, piątka Mosakowski Jakub, dziewiątka Ciechowski Łukasz, dziesiątka Gajkowski Radosław, jedenastka Rumiński Sebastian, numer 13 kapitan drużyny Krystian Janczak, z numerem 14 Dzwonkowski Kacper, siedemnastka Brandon Pereira, z numerem 20 Bojar Jakub, 21 Argalski Damian i z 77 numerem Tuptyński Maciej. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie z arbitrami, zatem może od razu przedstawię Państwu trójkę sędziowską. Jako główny arbiter posędziuje dzisiaj pan Tomasz Sułek. Pomagać mu na liniach będą pan Tomasz Szpunar i Mikołaj Kamzelewski. Ja Państwa zapraszam do interakcji na czacie. Widzimy, że na razie niespełna 200 osób nas ogląda, także pewnie za chwilę jeszcze dołączą do nas kolejni widzowie, a my widzimy ławkę trenerską, zatem szybko Państwu jeszcze odczytam, jeśli chodzi o WD-Świecie. Czerniakowski, Kozłowski, Szymon i Kozłowski Patryk, Bolin, Adamczyk, Drosz, Węgrzyn oraz Graczyk, natomiast w Brodnicy na ławce mamy Schreiber, Hinz, Brzuska, Kaczyński, Grabowski, Szewczuk oraz Arek Kozłowski. Na czerwono oczywiście gospodarze w Daświecie, żółte koszulki, czarne spodenki to dzisiejsi goście Brodnicka Sparta. I to właśnie oni rozpoczną za chwilę nam to spotkanie. Także
Zacieramy ręce, drodzy Państwo. Spodziewamy się tutaj bardzo ciekawego widowiska. Mamy nadzieję, że Sparta pokaże się tutaj dobrze na tle tak wymagającego rywala, jakim jest WD Świecie. No, cały czas chwalimy WD Świecie za te ruchy transferowe, które poczynili w przerwie letniej. Szczególnie Kalita oraz Rybacki, no, zawodnicy, którzy od razu, można powiedzieć, zaczęli się spłacać. Kalita w pierwszych 5 kolejkach 7 goli, Rybacki 4, także fenomenalny początek tych zawodników. Brandon Pereira. Może Państwu też od razu zupełnie, jeśli chodzi o Brandona Pereirę, to jest zawodnik najskuteczniejszy w drużynie Sparty Brodnica. W 5 kolejkach Brandon zdobył 6 bramek, ale na uwagę zasługuje przede wszystkim jego regularność, bo w każdym z 5 meczów, w których do tej pory występował, zdobywał bramkę, a w ostatnim meczu ligowym zdobył 2 bramki. Także bardzo regularny zawodnik. I teraz pierwsza okazja dla WDy. Czy ręką sobie pomógł zawodnik WDy? Tak, arbiter to zobaczył. Daniel Witz, przyjmując piłkę, dotknął futbolówki ręką. Arbiter był bardzo blisko, no i odgwizdał na przewinienie. Jeszcze spoglądam w protokół WDy Świecie. Widzę, że mamy 2 młodzieżowców i 2 młodzieżowców również w drużynie Sparty Brodnica, czyli takie, no, minimum spełnione przez obydwa zespoły. Przypomnijmy, w rozgrywkach 4. ligi przynajmniej 2 młodzieżowców, czyli rocznik 2003 i młodsi, musi się 2 zawodników w kadrze pojawić, aby ten przepis był spełniony. Bojar. Przypominamy jeszcze też o informacji, która pojawiła się na profilu, na fanpage'u w WDy Świecie. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie doczytali, nie wiedzą, a są kibicami świeckiej WDy, informujemy, że zarząd zdecydował, że do końca tej rundy wszystkie wstęp po prostu na mecze WDy Świecie będzie bezpłatny, także bez biletów tutaj wchodzimy na stadion Świeciu. Widać, że zarządowi zależy jak na największej frekwencji, także zapraszamy Państwa na te mecze WDy Świecie. Fajny obiekt, no i przede wszystkim fajna drużyna, więc warto się tutaj pojawiać na meczach WDy. Wiśniewski. Januszewski. Teraz cały czas piłka dla WDy i strzał. Wiśniewski broni. Zamieszanie w polu karnym. No tutaj WDa miała pierwszą dobrą okazję do zdobycia bramki, a mamy 5. minutę spotkania. Bardzo dobrze w bramce Mateusz Wiśniewski. Ja sobie zapisuję mały plusik przy Mateuszu, bo przypomnę, w nowym zwyczaju naszej redakcji, w nowym zwyczaju Naprzód TV jest to, iż wybieramy na koniec meczu MVP najbardziej wartościowego zawodnika spotkania. Teraz zobaczcie Państwo, no z ostrego kąta strzelali zawodnicy WDy, ale czujny w bramce Mateusz Wiśniewski poradził sobie z tym uderzeniem. Dobra.
Kwiatkowski z aut. Majka. Powstrzymany przez obrońców Sparty. No i będziemy mieli pierwszy rzut rożny. Oskar Januszewski ustawia futbolówkę w narożniku. Obok niego Damian Rybacki. Czy zdecydują się krótko rozegrać ten rzut rożny? Tak. Piłka już pod nogami Damiana. Ten wycofał. No i widzieliśmy tutaj rozegranie, które z pewnością trenowali chłopacy na treningach. Zabrakło jednak trochę silniejszego uderzenia w tej końcowej fazie akcji, ale fajnie to sobie wymyślili. Radkowski. Szybko odzyskana piłka przez FD. Paweł Słaby wycofuje do Łukasza Zapały. Dobre przyjęcie. Radkowski. Januszewski. Januszewski do Radkowskiego. Majka. Nie ma spalonego. I mamy bramkę. Ale teraz brawa dla Majki za tą asystę, bo naprawdę no, fenomenalnie znalazł swojego kolegę w polu karnym. No i od 7 minuty mamy już 1-0. No i zobaczmy sobie na powtórkę tej sytuacji. Trzy razy próbowali za czwartym się udało. Siła minuta i dwa w świecie wychodzi na prowadzenie. Jeszcze raz bym poprosił o powtórkę, jeśli moglibyśmy, bo powiem Państwu szczerze, że nie dojrzałem. A, już teraz widzę. Oskar Januszewski. Oskar Januszewski. No ale bardzo ładnie Majka zagrał w ten sposób na drugi, trzeci metr do Oskara, że Oskarowi nie pozostało nic innego niż tylko dostawić nogę. Także no, brawo dla FD Świecie. No a Sparta, ciężki początek meczu. 8 minuta spotkania, muszą już odrabiać straty. Pytacie Państwo, czy będzie transmisja rezerw? Nie będzie. Zapraszam do śledzenia na Facebooku profilu Naprzód TV. Będziecie Państwo zawsze wiedzieć, jakie transmisje są na naszej antenie. No a na naszej antenie w ten weekend jeszcze jeden mecz. Pokażemy o godzinie 17 mecz LKS Dąbrowa Chełmińska z Naprzodem Jabłonowo. My zapraszamy do subskrybowania kanału Naprzód TV oraz do polubienia naszego profilu na Facebooku. Będziecie Państwo wówczas zawsze na bieżąco informowani o wszystkich naszych planach i o naszych transmisjach. Radkowski. Kalita. Powstrzymany przez defensorów Sparty. No i nieprzepisowo sobie Michał Kalita tutaj pomagał. Brawa tym razem dla kapitana zespołu Zbrodnicy. Dobrze tutaj Krystian Janczak się zastawiał i wymusił faul na przeciwniku. Tyński podchodzi do przodu. Wybija Zapała. Przejęta piłka przez Spartę, ale już futbolówka pod nogami Wdy. Strzelec bramki Januszewski na lewo. I Rybacki faulowany. Damian Rybacki, którego po wielokroć chwalimy, ile tylko mamy okazji. Teraz właśnie Damian. I bardzo dobrze tutaj dograł do swojego kolegi. Mm.
cały czas wda przy piłce. Brandon na prawo. No i nie zdołał Rumiński opanować piłki. Będzie out dla Wdy. Piszecie Państwo, że szkoda, że tylko dwa spotkania pokażemy. No tak, to jest pokłosie tego, że w środku tygodnia mieliśmy po prostu dwa mecze. Musieliśmy, no nie musieliśmy, ale chcieliśmy pokazać Państwu też spotkania pucharowe. Także pracowaliśmy w środę, dlatego też w ten weekend popracujemy tylko w sobotę, a niedzielę robimy sobie wolną. Chociaż tak naprawdę w niedzielę, w dniu jutrzejszym nie ma za bardzo z czego wybierać spotkań. Prawie wszystkie mecze rozgrywane są w ten weekend dzisiaj. Czy piłka dojdzie do Brandona? Nie, czujnie Januszewski. No i już prawie 300 osób nas ogląda. Zatem cieszymy się, że coraz więcej osób dołącza do tej transmisji. Podrzucajcie Państwo linka swoim kolegom, koleżankom, których interesuje regionalna piłka, których interesuje Sparta, czy też zespół świeckiej Wdy. My widzimy dzisiaj, że całkiem przyzwoita frekwencja na stadionie w Świeciu. Sporo osób przyszło. Bardzo ładna pogoda, taka końcówka lata, niezbyt upalnie, ale ciepło. Można jeszcze na krótkich spodenkach i na krótkim rękawku pewnie po raz ostatni albo jeden z ostatnich razów wybrać się na boisko i kibicować swojej drużynie. Teraz ucierpiał Radek Gajkowski. Wszystko w porządku, Radek już się podnosi. No i w tej wirtualnej tabeli w Da Świecie 18 punktów. Kolejna drużyna w tabeli Serock punktów 14. Także już spora przewaga, taka komfortowa sytuacja by się nam zrobiła, gdyby Wda dowiozła ten rezultat do końca meczu. No, historia spotkań między tymi zespołami zawsze układała się tak w ostatnich latach, że wygrywali gospodarze. Ja sobie spoglądam na poprzedni sezon. Tutaj w Świeciu mieliśmy wynik 3-0 dla Wdy. Ale wiosną, w maju, podczas rundy rewanżowej, Sparta pokonała u siebie Wdę 5-2. Tomek Sułek ucina wszelkie dyskusje z zawodnikami, którzy przed chwilą mu sugerowali, w jaki sposób ma gwizdać. Arbiter od razu zaznaczył, że nie będzie tutaj miejsca na tego typu dyskusje. Pytacie Państwo, czy transmisje z piątej ligi będą się pojawiać? No dzisiaj będzie na przykład mecz piątoligowy. Zawitamy po raz pierwszy w historii istnienia Naprzód TV na boisku LKS Dąbrowy Chełmińskiej. Pokażemy mecz z Naprzodem Jabłonowo.
Brandon Pereira, zablokowana jego próba uderzenia z dystansu. Jeszcze Brandon. Dogranie w pole karne. No i teraz krzyczą zawodnicy Sparty, że ręka była w polu karnym, że niby Tomek Wypij został nabity właśnie w rękę przez swojego kolegę, no ale arbiter niewzruszony tutaj nie użył po raz kolejny gwizdka. Zobaczmy sobie jeszcze raz na powtórkę tej sytuacji. No ciężko powiedzieć. Chyba według mnie słuszna decyzja arbitra, chociaż oczywiście mieliśmy tutaj daleką perspektywę na to wszystko. Pytacie Państwo, czy będzie meczyk Elana Toruń, Legia Chełmża. Jesteśmy po telefonie już z przedstawicielami toruńskiej Elany i chyba coś tam wymyślimy. Także bądźcie czujni, śledźcie nas, tak jak mówię, na Facebooku oraz subskrybujcie nas na YouTubie, także będziecie wkrótce poinformowani, ale jest ten meczyk na naszej tapecie, dyskutujemy o nim, rozważamy zrobienie transmisji z tego spotkania. Pereira. Nie opanował piłki Brandon. Tak, oczywiście chodzi o mecz Pucharu Polski, jak najbardziej. No, chcielibyśmy pokazać mecz Legii Chełmża z Elaną Toruń. Powiem Państwu, że wpisaliśmy go już w nasz kalendarz, zablokowaliśmy ten termin i teraz kwestia tylko, żeby dojść do porozumienia z klubami, ale myślę, że tutaj nie będzie większego problemu i to spotkanie będziemy transmitować. Pereira. Zapała. No i na razie chyba najczęściej faulowany na boisku Brandon Pereira. Mieliśmy przed chwilą kolejny faul na tym zawodniku. Drodzy Państwo, pytacie o transmisję, o klasy A, o klasy B, o klasy C. Ja od razu odpowiem, że my od tego sezonu mamy nowego partnera strategicznego, firmę, z którą mamy ustalone, że transmitujemy mecze trzeciej, czwartej i piątej ligi. Jest to firma, firma Benta, producent odzieży sportowej. Jest to firma, która opłaca wszystkie nasze wyjazdy, paliwo, kupuje sprzęt, pomaga nam. No i oni tutaj wspólnie z nami wybierają mecze, tak zwane ciekawe marketingowo. No dlatego, że po prostu no, nie chcemy już Państwa prosić o te zbiórki. W zeszłym roku, aby móc funkcjonować, aby móc jeździć na mecze, prosiliśmy Was o zbiórki na Tipli. Czasami się to udawało, czasami nie, a my tutaj poświęcaliśmy całe wolne weekendy z chłopakami i jeszcze do tego dokładaliśmy pieniążki, które ciężko zarabialiśmy w trakcie tygodnia. No i teraz mamy taki komfort, że już nie musimy dokładać z własnych pieniędzy, aby jeździć i transmitować dla Państwa mecze, no ale sponsor oczywiście ma swoje wymagania. Teraz zobaczmy. Dobra, tutaj była piłka. Dobry pomysł był, aby poszukać Sebastiana Rumińskiego, ale trochę za mocne to podanie i Łukasz Zapała już trzyma piłkę w rękach. Ale jest możliwość zamawiania sobie transmisji. Dodajmy, że kluby zarówno A, B czy C klasy mogą sobie sami we własnym zakresie zamawiać transmisję i wówczas może sponsor klubu, czy też jakaś lokalna firma zamówić dla kibiców transmisję i ją wtedy opłacić i wtedy tak jakby nasi sponsorzy no wtedy się nie wtrącają już, jakie mecze my pokazujemy. No widzieliście Państwo, troszkę nam przed chwilą obraz zanikał, ale mam nadzieję, że już jest sprawa naprawiona. Widzę, że to kwestia kabla, który po prostu bardzo daleko nam się ciągnie.
20 minuta spotkania, 1-0 w Da Świecie. Przypomnijmy, w 7 minucie Oskar Januszewski strzelił bramkę dającą prowadzenie gospodarzom. No i tutaj też należy odnotować asystę Tymoteusza Majki. Bardzo ładnie tutaj Tymoteusz popędził prawą stroną i wyłożył piłkę na tacy swojemu koledze. Pytacie Państwo, czy nie możemy sami wybierać meczy? Możemy, z czwartej, piątej i trzeciej ligi możemy sami wybierać mecze. Po prostu mamy ustalone, że pokazujemy mecze trzeciej, czwartej i piątej ligi. A jeżeli ktoś chce sobie A-klasę czy B-klasę zamówić, no to już po prostu we własnym zakresie musiałby pokryć koszty takiej transmisji. No i teraz wybijał piłkę Paweł Słaby. Nie chciał tutaj ryzykować jakiegoś zamieszania we własnym polu karnym. Pozwolił kolegom cofnąć się, ustawić, uspokoić grę i będziemy mieli rzut z autu dla Brodniczan. Pereira. Dobre uderzenie, ostry kąt i piłka w rękach Łukasza Zapały. No widać, że to jest typ zawodnika, który nie boi się wziąć na siebie ciężaru gry. Widzicie Państwo, często wychodzi, pokazuje się kolegom, próbuje rozgrywać piłkę. Jak ma trochę wolnej przestrzeni, też od razu decyduje się na strzał. No i są efekty tej gry. Tak jak mówiłem, 6 bramek, bardzo skuteczny zawodnik. No i teraz na spalony był zawodnik w Dyświecie. Piłki Kalita, Radkowski, Majka, strzał z dystansu zablokowany. Pytacie Państwo, skąd jesteśmy? No, my jesteśmy z okolic Jabłonowa i Grudziądza. Także z tych rejonów województwa kujawsko-pomorskiego pochodzą chłopacy z naszej ekipy. Tutaj Państwo nie łapcie nas za słówka, to że mówię, że pokazujemy trzecią, czwartą czy piątą ligę, to nie znaczy, że pokazujemy ją co tydzień oczywiście. Trzecią ligę pokazywaliśmy kilka dni temu. Byliśmy na meczu Elany Toruń w Toruniu. Pokazywaliśmy spotkanie, w którym Elana zremisowała 0-0, tak? Chyba tam było Nikodem. Tak, tydzień temu właśnie sobie przypominamy. Mieliśmy 0-0 meczu Elana kontra Świt Szczecin. A w tym tygodniu akurat przypadło na czwartą i piątą ligę. Pewnie za tydzień lub za dwa pojawimy się znowu w lidze trzeciej, także robimy to rotacyjnie. No i dobra wiadomość dla kibiców Unisolec Kujawski. Tam miejscowa telewizja postanowiła transmitować mecze tej drużyny, zatem też będzie trochę więcej teraz tej regionalnej piłki w internecie. Piotr Zimecki, witamy.
również kibic z Jabłonowa, który pewnie czeka już na mecz na przodu i w międzyczasie sobie zagląda, co tu się dzieje w Świeciu. A my od razu poinformujmy może tych kibiców, którzy czekają na mecz o 17:00. Przypomnę, LKS Dąbrowa Chełmińska, Naprzód Jabłonowo Pomorskie, ten mecz na naszej antenie, ale uwaga, z przyczyn zdrowotnych, bez komentatora w pierwszej części spotkania będziecie Państwo mieli ten mecz, najprawdopodobniej. Trochę nam się koledzy pochorowali, pierwsze chyba grypy jesienne się pojawiają. Pojechał operator kamery, pojechał realizator transmisji, więc rozpoczniemy tą transmisję o 17:00. Będziecie Państwo mogli na bieżąco oglądać, co się tam dzieje, ale my tu z kolegami dojedziemy ze Świecia pewnie na drugą połowę dopiero, także ja z komentarzem w tym meczu wejdę od drugiej części spotkania. Zatem od razu Państwa uprzedzam, jak w pierwszej połowie spotkania w Dąbrowie nie będzie komentarza, to po prostu musicie uzbroić się w cierpliwość. Będziecie mieli tylko podgląd, a komentarz od drugiej części meczu. Teraz zobaczmy, będzie okazja dla Świeckiej Wdy. Sześciu zawodników w czerwonych koszulkach w polu karnym, ale piłka wybita przez obrońców Sparty. Jeszcze Wda. Z Rybacki. Nie doszła piłka do Majki. Radkowski. Jeśli pytanie o plany w transmisjach drużyn młodzieżowych, od razu szczerze mówię, że absolutnie nie ma na to najmniejszych szans. Ledwo, z ledwością dopinamy tutaj składy na transmisję meczy seniorskich, a o meczach drużyn młodzieżowych oczywiście nawet nie ma szans. Musielibyśmy po prostu zwolnić się z pracy i zajmować się już chyba tylko i wyłącznie tym. No ciężko przebić się Sparcie, ciężko, ciężko. Tutaj widzimy, że ta defensywa Wdy radzi sobie w tym sezonie świetnie, a tylko przypomnę, dwie bramki stracone w tych pięciu spotkaniach, zatem naprawdę świetnie radzą sobie defensorzy Wdy. Teraz bardzo nieudana próba Majki. I mamy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Majka uderzył z 20, około pewnie drugiego, może 6 metra, no ale bardzo wysoko nad poprzeczką. Wiśniewski. Rumiński. Rumiński. Teraz dobry powrót Kalitty. Bojar. Janczak do Bojara. No, szukają pomysłu piłkarze gości na zbudowanie jakiejś akcji. No i teraz nie doszła piłka do Pereiry. Widz. Dobrze wracający. Chyba tam był Tuptyński. Thank you.
Ja spoglądam sobie na statystyki najlepszych strzelców w D-świecie. Tam oczywiście na prowadzeniu Michał Kalita, 7 bramek. Damian Rybacki ma 4 gole, ale tak naprawdę podobna skuteczność tych zawodników, bo już Państwu powiem, jak to się przekłada na minuty, bo to taka też ciekawa statystyka. Kalita rozegrał nieco ponad 400 minut, czyli strzela bramkę średnio co 58 minut, a Rybacki ma tych minut znacznie mniej, 230 kilka minut, więc strzela gola co 59 minut. Zatem Kalita bramka co 58 minut, Rybacki co 59, więc ogólnie jeśli chodzi o skuteczność taką w przełożeniu na czas spędzony na boisku, to bardzo podobnie wyglądają ci zawodnicy. Widz. Radkowski. Majka. I ponownie Majka znalazł Januszewskiego. Tym razem zablokowane uderzenie Januszewskiego. No i teraz faulował Radkowski. Faul według arbitra na żółtą kartkę. Zatem mamy pierwsze napomnienie w tym meczu. No to już mówiąc o tych statystykach, to może powiem Państwu jeszcze, jak wygląda sytuacja Brendona Pereiry. On ma 6 bramek na koncie i w przeliczeniu na minuty strzela średnio bramkę w tym sezonie co 69 minut. Czyli Kalita co 58 minut, Rybacki co 59 minut, a Pereira co 69 minut. No i jeszcze spoglądając na listę strzelców Sparty Brodnica, od razu widzimy też taką ciekawostkę, bo zaledwie 5 kolejek rozegranych, a na liście strzelców mamy już 10 zawodników. 10 zawodników brodnickiej Sparty strzelało bramkę w ligowych rozgrywkach w tym sezonie, a w D-świecie mamy tych strzelców 7. No i teraz Januszewski jest 8 strzelcem. Radkowski do tyłu, Widz. Kalita, czy dojdzie do piłki? Tak, Kalita strzał. No i można powiedzieć, że trafił w Wiśniewskiego. Michał Kalita, była to wyborna okazja dla w D-świecie, aby podwyższyć prowadzenie. Zobaczcie jeszcze raz Państwo na tą sytuację. Bardzo ładne podanie. No i wprost w bramkarza uderzył Michał Kalita. Potem piłka jeszcze raz trafiła pod jego nogi, ale to już był po prostu taki rykoszet, odbicie od bramkarza. No i już tutaj Michał nie miał okazji na poprawkę, no ale była dobra okazia. Wda już tutaj mogła prowadzić 2-0 po 33 minutach. No ale póki co tylko 1-0, zatem Sparta będzie tu próbowała jeszcze z pewnością przed zakończeniem tej pierwszej części złapać bramkę wyrównującą. Pereira. Dobrze, teraz Łukasz Wenerski odzyskał piłkę. Kalita. Cały czas sam Kalita, teraz z Rybackim. Rybacki zostawił mu piłkę. Ostry kąt. No i ponownie na posterunku Mateusz Wiśniewski. Dobrze broni Mateusz Wiśniewski. Trzeba pochwalić Mateusza za występ w tym spotkaniu. Jedna bramka stracona, ale z bliskiej odległości dostawił mu nogę Oskar Januszewski. Poza tym 3 naprawdę dobre interwencje. Dziś
10 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry tej pierwszej części. W Da Świecie z delikatną przewagą, przewagą udokumentowaną bramką 1-0 prowadzi w Da. Trochę więcej z gry trzeba przyznać. No Sparta Brodnica nie może przedrzeć się przez tą dobrze dysponowaną linię defensywną. Wszystko zatrzymuje się na tej środkowej linii. Ponowna piłka w kierunku Pereiry. No i, chyba Tomek Wypij tak przeszkadzał tam Pereirze. Teraz no za mocno zagrał Januszewski do Kality. Nawet Michał nie startował do piłki. Tu mi mój realizator przypomina, drodzy Państwo, że przypiął na czacie u góry link do zbiórki. Link do zbiórki Kosti Zajca, zawodnika BKS-u Sparta Brodnica. Chyba też tam Kostia jako trener się udziela. Kostia, pewnie Państwo o tym słyszeli, ucierpiał w jednym z meczy przedsezonowych w sparingu z Motorem Lubawa. Dostał licznych złamań, doznał licznych złamań twarzy, no i teraz będzie potrzebna mu no monotonna taka rehabilitacja i kosztowna przede wszystkim. Kto z Państwa może sobie pozwolić wejść na zrzutkę, na link, który Nikodem wkleił u góry na czacie. Będziemy bardzo wdzięczni, jakbyście trochę Kosti pomogli w tej rehabilitacji. Teraz okazja dla Sparty Brodnica i na posterunku defensorzy Świeckiej Wdy. Powstrzymany Rumiński przez Daniela. Daniel Widz wybił piłkę na aut. Będzie aut dla Sparty. Już gramy. Pereira. Bojar. Dobrze wypychany teraz zawodnik Sparty przez WD. Drodzy Państwo, przypominam o subskrypcjach. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału Naprzód TV, prośba, aby to uczynił. Mamy tu z chłopakami taką własną poprzeczkę postawioną wysoko. Mianowicie chcielibyśmy do końca sezonu uzbierać 10 tysięcy subskrypcji, do końca roku kalendarzowego dokładniej. Mamy chyba tam około 7,5 tysiąca subów, także chcielibyśmy mieć na koniec roku 2023 10 tysięcy subskrypcji. Byłby to już naprawdę rewelacyjny wynik na tak niewielki kanał regionalny, amatorski kanał regionalny, który się rozwija, który cały czas stara się coś nowego wymyśleć. Przypomnijmy, przygotowywaliśmy dla Państwa w przerwie letniej Turbo Kozaka, w którym występował właśnie Damian Rybacki, którego mieliśmy na boisku. Możecie sobie Państwo odszukać i zobaczyć, jak Damian Rybacki wypadł w tym naszym Kozaku Pomorza i Kujów. Teraz zobaczmy, kolejna akcja dla Wdy. Radkowski. Dobrze, Radkowski. No i Rumiński już przejmuje piłkę, ma trochę miejsca na prawo. No i nie doszedł do piłki jego kolega. Majka. No i teraz bliski do stawienia nogi, tym razem był Michał Kalita.
No dużo widzi Tymoteusz Majka. Trzeba powiedzieć, że dobrze wypatruje swoich kolegów w polu karnym. A my mamy na zegarze 40 minutę spotkania. Pewnie arbiter nam dużo nie będzie przedłużał tej pierwszej części. Nie mieliśmy tu jakichś znacznych przerw i opóźnień w grze. Teraz Rumiński kontra Widz. No i doszedł do strzału Maciek Kuptyński. Strzał z około 16 metra, ale czujnie w bramce Łukasz Zapała. No i tu mamy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Sam sobie wywalczył tą piłkę Tuptyński. Znalazł trochę miejsca, uderzył. No i widzieliście Państwo, Łukasz Zapała wyłapał bez problemu to uderzenie. Piszecie Państwo o wynikach innych spotkań, tak? My te wyniki omawialiśmy, ale to chwila, bo będziemy mieli zmianę. Boisko opuścił 33 numerem Rakowski Jakub. Będziemy na boisku Boi Jakub. Nie wiem, czy Państwo słyszeli spikera, jeśli nie, to powtórzę. Boisko opuścił nam w 42 minucie Jakub Radkowski. W jego miejsce pojawił się Jakub Bolin. A ja kończąc myśl tylko dopowiem, że pewnie spora część osób dołączyła do nas już w trakcie transmisji, bo my przed tym meczem, krótko przed rozpoczęciem, omawialiśmy sobie wyniki już zakończonych spotkań. No ale jeszcze raz możemy je powtórzyć. Tak, lider Włocławek przegrał aż 1-11 z Pogonią Mogilno. Tuchowia Tuchowo pokonała Łokietek Brześć Kujawski 1-0. Chemik pewnie pokonuje 4-0 Orlęta Aleksandrów Kujawski. Pomorzanin Serock 3-0 z Unią Wąbrzeźno, a Pomorzanin Toruń 0-1 z Chełminianką Chełmina. Także to są spotkania, które się już zakończyły. Jakub Bolin dołączył do ekipy w Dyświecie zimą ubiegłego roku, ale teraz arbiter przerywa sytuację w Dy. Tam bardzo protestował Maciek Tuptyński, który został ukarany żółtą kartką. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę tej sytuacji. No i Tuptyński uważa, że czysto tutaj wyłuskał piłkę przeciwnikowi. No i oczywiście nie za ten faul Tuptyński dostał kartkę, tylko za to, co po tym faulu się stało. Tam poszło pod adresem arbitra kilka uwag. No i arbiter, nie czekając, wyjął kartonik i ukarał Tuptyńskiego. Zatem mamy po jednej żółtej kartce. Radkowski, który opuścił boisko z żółtym kartonikiem. No i Tuptyński Maciek. To, co Państwo widzieliście minutę temu na swoich ekranach, również żółta kartka. Na lewo.
Dobrze, Rybacki przeczytał to wszystko. Damian Rybacki. Rybacki do tyłu. Wenerski. Bolin. Majka, dośrodkowanie w pole karne, składał się do uderzenia Rybacki, tak, to był Damian, no ale nieczysto trafił w piłkę głową. Ach, kręci teraz głową z niezadowolenia Damian Rybacki. No i zobaczmy sobie na powtórkę. Kolejne dobre to granie Tymoteusza Majki. No i widzieliście Państwo, zabrakło tutaj wykończenia w tej sytuacji Damianowi Rybackiemu. Cały czas mamy 1-0 dla Wdy. No i za chwilę zakończy nam się ta pierwsza część spotkania. Kalita. Nie dał się teraz minąć kapitan Spartan. Kalita. Jeszcze Rybacki. Rybacki. Widz. Strzał z dystansu. Wybita piłka przez obrońcę Sparty Brodnica. No i to była ostatnia próba, jeśli chodzi o tą pierwszą część spotkania. Mamy, drodzy Państwo, 1-0 w spotkaniu na szczycie. Wda Świecie prowadzi po golu Oskara Januszewskiego. Już z 7 minuty tego meczu. Później nie było jakichś specjalnie groźnych okazji. Kilka dobrych interwencji bramkarzy po obydwu stronach, ale ogólnie no, spodziewaliśmy się troszkę więcej po tym meczu na szczycie. Miejmy nadzieję, że ta druga część spotkania będzie trochę lepsza. Będzie trochę więcej tych akcji ofensywnych, akcji bramkowych, no i samych bramek. Także chwilka odpoczynku, łyk wody i słyszymy się z Państwem za około 10-15 minut. Do usłyszenia.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, jesteśmy w Świeciu na spotkaniu czwartoligowym w Da Świecie kontra Sparta Brodnica. Mecz na szczycie czwartej ligi kujawsko-pomorskiej, czwartej ligi. No i w Da Świecie nie zawodzi jako lider. Prowadzi po pierwszych 45 minutach po bramce z 7 minuty Oskara Januszewskiego. Mamy tutaj 1-0. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta druga część spotkania. Widzimy, że już zawodnicy w żółtych strojach, czyli Brodnicka Sparta, pojawili nam się już na boisku. Czekamy jeszcze na piłkarzy w D-Świecie. Widzicie Państwo na swoich monitorach reklamę StatSports, systemu do monitorowania i analizowania gry zawodników podczas sesji treningowych oraz przede wszystkim meczów piłkarskich. Jeśli chcą Państwo śledzić swoją grę jak zawodowcy, analizować i monitorować swoje postępy, możecie wejść na statsports.pl, kupić na własność lub kto po prostu chce jakąś bardziej ekonomiczną wersję, może sobie wypożyczyć na mecz czy też kilka spotkań taki sprzęt. Mamy już na boisku również piłkarzy w D-Świecie, zatem za chwilę rozpocznie nam się druga część meczu. Przypomnę, to spotkanie prowadzi następująca trójka sędziowska, jako główny pan Tomasz Sułek. Na liniach pomagają mu pan Szpunar oraz Kamzelewski. Patrzę na murawę, wyszukuję wzrokiem ewentualnych zmian. Nie otrzymałem takich informacji. Nie mamy dzisiaj niestety nikogo z kolegów wolnych, kto by przyjechał z nami i zdobywał takie informacje na boisku. Zatem muszę poradzić sobie samodzielnie. Już spoglądam w kierunku murawy i jak za chwilę wypatrzę jakieś nowe twarze, to dam Państwu znać. Widzę, że troszkę nas ubyło, 167 osób jak na razie, także pewnie jeszcze za chwilę nam kilka osób dojdzie. No i rozpoczynamy drugą połowę. Przypominam, w Da na czerwono. Kubiak. Kubiak. Będziemy mieli rzut rożny. Argalski wybijał piłkę na rzut rożny, a po piłkę udał nam się Oskar Januszewski. Przypominam, strzelec jak na razie jedynej bramki w tym meczu. A ja się przyglądam z moimi kolegami, wszystkim zawodnikom. Przypomnę, na koniec spotkania przedstawimy Państwu naszą propozycję. Jeśli chodzi o najbardziej wartościowego gracza tego spotkania, wybierzemy MVP meczu według redakcji Naprzód TV. Strzał z dystansu, ale teraz huknął Bartek, nie, przepraszam, to był Tomek Adamczyk, czyli mamy już jedną zmianę. Tomek Adamczyk, zawodnik z numerem 15 w D-Świecie, pojawił nam się w drugiej części. Przypomnę, wcześniej wszedł Jakub Bolin w trakcie trwania pierwszej połowy za Jakuba Radkowskiego, a teraz mamy Tomka Adamczyka również na boisku. Tak, a boisko opuścił nam Damian Rybacki. Zatem w przerwie mieliśmy właśnie taką zmianę. Tomek Adamczyk za Damiana Rybackiego. Natomiast jeśli chodzi o Spartę Brodnica, to na razie zmian nie wypatrzyłem. Pereira. Nie doszła piłka do zawodnika z Brazylii. No i będzie żółta kartka. Właśnie piłkarz, który nam się pojawił od tej drugiej części, Tomek Adamczyk, ukarany żółtym kartonikiem w 48 minucie. Tak.
Tomasz. Widzieli Państwo, jak od razu do Tuptyńskiego doskoczyło dwóch zawodników w dyświecie. Nie dali mu możliwości oddać strzał. Teraz ostry kąt. No i z trudem Łukasz Zapała. Brawo dla Rumińskiego za decyzję. No i będziemy mieli rzut rożny dla Sparty Brodnica. Widzimy, że dosyć śmiało te pierwsze minuty w wykonaniu gości. Pewnie była tam rozmowa w szatni z trenerem. No i pan Tomek Baczkowski z pewnością zmotywował swoich zawodników, aby tutaj postarali się poszukać jak najszybciej tej bramki dającej remis. I bramka! Mamy wyrównanie. 1-1. No i bramkę strzelił zawodnik dosyć aktywny, Maciek Tuptyński. Próbował w pierwszej części meczu. Udała mu się ta sztuka w 50. minucie. No i robi nam się ciekawie. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę tej sytuacji. Dobre dogranie. No i z bliskiej odległości Tuptyński pakuje piłkę do siatki. Mamy od 50 minuty 1-1. No to cały czas dwie ekipy utrzymują status niepokonanych. Przypomnijmy, po 5 pierwszych kolejkach WDA oraz Sparta bez porażki. No i teraz mamy remis. Spodziewaliśmy się ciekawego meczu, spodziewaliśmy się wyrównanego spotkania. No i tak też jest. Brawo dla Sparty, że ambitnie wyszli na tą drugą część spotkania. Tak jak Państwu mówiłem, widać to było od pierwszych minut, że wyszli z dużą ochotą do gry zawodnicy w żółtych strojach. No i od razu mamy tego efekt. 40 minut do zakończenia spotkania i wszystko zaczyna się od nowa. Pereira. No i widzimy, złapali wiatr w żagle zawodnicy Sparty. Chcą pójść za ciosem. Dzwonkowski zablokowany. Ciechowski. Pereira. Ciechowski. Januszewski. Bolin. A po co policja ma pistolet? No jak, po Bolin. Miękko w stronę Kubiaka. Kubiak. No i widzieliście Państwo teraz przed okazją zdobycia bramki na 2-1 Świecka WDA. Zobaczmy sobie może powtórkę tej sytuacji. Dobrze tutaj przyjął Kubiak. Oddał piłkę na 4 metr, no i niewiele zabrakło, abyśmy mieli tutaj 2-1. Przed kolejną okazją stanął Oskar Januszewski. Tego oczekiwaliśmy, że pojawią nam się tu sytuacje bramkowe, że będzie ciekawsza ta druga część spotkania. No i od pierwszych minut mamy już tu rzeczywiście ciekawsze widowisko. Zatem podrzucajcie Państwo link do tej transmisji swoim znajomym.
niech oglądają z nami. Około 250 osób. Mecz na szczycie czwartej ligi. Powinno oglądać nas, być, powinno być nas tutaj więcej. Także zapraszamy wszystkich do podsyłania. Zachęcamy, aby podsyłać ten link swoim kolegom. No i zobaczymy, jak zareagują zawodnicy ze Świecia. Wenerski. Wenerski, Bolin. Dośrodkowanie w pole karne, piłka nie doszła do Kality. Wenerski szybko odzyskała futbolówkę w da. Bolin jest w polu karnym. Kalita, no ale nieudana próba do grania Kuby Bolina. Janczak na prawo. Ciechowski w pole karne. No i tutaj znowu bliski strzał był Tuptyński. Czujnie w bramce Łukasz Zapała. Janczak. Ciechowski w kierunku Pereiry. Szybszy piłkarz w dy. Kalita. Kalita. Janczak troszkę za blisko uderzył tą piłkę. No i będzie okazja. 2:1. Ostry kąt. I co zrobi Kalita? Decyduje się na zwód. Jeszcze Kalita. No i pięknie teraz powracający zawodnik Sparty Brodnica ratuje swój zespół przed utratą bramki. No trochę za długo zwlekał Kalita z zakończeniem tej akcji. Zobaczmy na powtórkę jeszcze raz. No spoglądał Kalita, spojrzał w prawo, nikogo tutaj nie było, aby dograć piłkę. No i świetnie, naprawdę bardzo dobra interwencja piłkarza Sparty Brodnica. No i otworzył nam się ten mecz. Na to czekaliśmy. Akcja za akcją. Robi nam się tutaj sporo tych sytuacji bramkowych. Teraz zobaczmy. Kolejna okazja i gol! Ależ bramka. Okienko. W okienku zmieścił piłkę. Chyba to był Paweł Słaby. Zaraz zobaczymy sobie na powtórce, kto tam najwyżej wyskoczył po tym rzucie rożnym. Poprośmy realizatora o powtórkę. Tak, Paweł Słaby. Widzimy, cieszy się tutaj wspólnie z kolegami. No i spójrzmy, widzimy tutaj Pawła na 5 metrze, podbiegł, lekko krok do tyłu zrobił, wyskoczył, nikt tutaj go nie upilnował, no i szybko wda odpowiedziała na tą wyrównującą bramkę Sparty. Mamy od 55 minuty, od 56, tak, to już była 56 minuta, 2:1 w Świeciu. Ponownie brodnicka Sparta musi odrabiać straty. Paweł Słaby zdobywa już swoją 4. bramkę. Teraz zobaczmy, będzie okazja dla brodniczan. Nie, uniesiona chorągiewka asystenta. Zasygnalizował pan Kamzelewski, że mieliśmy tutaj pozycję spaloną. Dziękuję.
No, ucierpiał któryś ze Spartan. Mamy zawodnika w żółtym stroju na murawie. Ja może przypomnę Państwu o tej zbiórce, która jest prowadzona. Wkleiliśmy linka na samym górze naszego czatu. Kto z Państwa byłby w stanie pomóc zawodnikowi Sparty Brodnica, Kostia Zajc, doznał kontuzji w meczu sparingowym przed sezonem z Motorem Lubawa. Liczne złamania twarzoczaszki. No i potrzebna jest teraz droga rehabilitacja, także ten sympatyczny młody zawodnik z Ukrainy liczy na Państwa wsparcie. My może prosimy, kto może sobie na to pozwolić, niech wrzuci parę złotówek do zrzutki, która jest właśnie na naszym czacie. Także prosimy, abyście Państwo to zrobili, jeśli możecie. No a my już wracamy do gry. Wszyscy są już zdolni kontynuować grę. Pomoc medyczna była potrzebna, ale zawodnik z Brodnicy jest w stanie kontynuować walkę. Będzie aut dla Brodniczan. Ciechowski. Ciechowski. No i Dzwonkowski był tutaj na spalonym. Widzę, że mamy troszkę przypadkowych widzów, którzy po prostu sobie włączyli tą transmisję i pytacie Państwo, która to liga? To jest czwarta liga, Kujawsko-Pomorska czwarta liga, ale mecz na szczycie. Tutaj spotykają się po pięciu kolejkach lider z wiceliderem w Da Świecie kontra Sparta Brodnica. Także zapraszamy do oglądania nawet takich przypadkowych widzów, bo mamy tutaj ciekawe spotkanie, szczególnie ta druga część nam się podoba. Od początku tych drugich 45 minut mamy sporo walki, sporo akcji bramkowych, no i czego efektem były dwa gole. Ja przypomnę, na 1-1 Maciek Tuptyński w 50 minucie dla Sparty, a w 56 minucie Paweł Słaby ponownie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Dzwonkowski, piłka wybita przez FD. Godzina gry za nami. Żywic powstrzymywał Tuptyńskiego. No a Paweł Słaby, imponujący wynik, jeśli chodzi o zawodnika defensywnego, tak jak mówiłem. Czwarta bramka w tym sezonie, także brawo dla Pawła. Bardzo skuteczny jest przy tych stałych fragmentach gry. No i bardzo pomocny przede wszystkim dla drużyny. A ja przypominam Państwu, że od godziny 17 startujemy z transmisją spotkania piątoligowego LKS Dąbrowa Chełmińska kontra Naprzód Jabłonowo Pomorskie i nieco wyjątkowo pierwsza część tego spotkania będzie bez komentarza. Pojechała tam nasza ekipa, ale w okrojonym składzie mamy realizatora transmisji, mamy operatora kamery, nie ma niestety komentatora, także ja dojadę na drugą część tego meczu i dla Państwa spotkanie Dąbrowy z Naprzodem skomentuję w drugich 45 minutach, a w pierwszej części kibice Dąbrowy i Naprzodu będą musieli się zadowolić samym podglądem na obraz ze stadionu. My wracamy na boisko w Świeciu, 63 minuta, no i cały czas WDA prowadzi 2-1. I będzie okazja dla Sparty, nie ma spalonego, ale przepraszam, dla WDY oczywiście. No i doczekał się zawodnik, kibice świeckiej WDY bramki
drugiej bramki Oskara Januszewskiego. Zobaczmy sobie, zaraz zobaczymy powtórkę, ale no ja się tutaj chwilowo zapatrzyłem na czat, ale widzę jeszcze raz, dlatego muszę sobie zobaczyć sytuację. No i patrzmy. Bolin bardzo ładnie do Kality. I Michał Kalita. No tutaj świetne dogranie na 10 metr i Oskar Januszewski strzela swojego drugiego gola w tym meczu oraz drugiego gola w tym sezonie. Oskar Januszewski z numerem 11. Notuję sobie w moich notatkach: asysta Michał Kalita, bramka Oskar Januszewski. No i robi nam się coraz trudniej, jeśli chodzi o wybór MVP spotkania. Sporo tutaj teraz nam się pojawiło plusików przy różnych zawodnikach. No ale mamy jeszcze prawie pół godziny gry. Zobaczymy, kto tutaj zasłuży na miano bohatera meczu. Tuptyński stracił piłkę. Kalita. O, teraz Kalita niedokładnie próbował ponownie znaleźć Oskara Januszewskiego. Kilka minut wcześniej zrobił to o wiele lepiej. O, i próbują pójść za ciosem zawodnicy w dyświecie. Kolejna okazja. Idzie na obieg Bolin, to właśnie do Bolina miała trafić ta piłka od Majki. No i teraz będziemy mieli prawdopodobnie kartonik, tak. Ukarany żółtym kartonikiem Tymoteusz Majka za przerwanie tej kontry Sparty. Mieliśmy tu przypadkowe zagranie ręką. Kalita, Wenerski. Niedokładnie. Jeszcze piłka dla Wdy. Adamczyk, strata. Szybko odzyskuje piłkę Adamczyk. O, i spokojnie do bramkarza Łukasz Zapała teraz w kierunku Bolina. No i brawo teraz dla Majki. Ładnie przejął piłkę i będzie okazja i dostawia nogę Kalita. Mamy, drodzy Państwo, już 4-1 w Świeciu. 67 minuta. Druga asysta Majki. Zobaczmy sobie na powtórkę tej sytuacji. Bardzo ładnie to grana, precyzyjnie piłka. No i mamy chyba po meczu. Zobaczymy, czy Sparta jeszcze zdoła się tutaj podnieść. Dobrze zaczęła się dla nich ta druga część spotkania. Szybko wyrównali na 1-1 po bramce w 50 minucie Maćka Tuptyńskiego. No ale później już im się to wszystko posypało. Paweł Słaby na 2-1, następnie Oskar Januszewski na 3-1, no i Michał Kalita przed chwilą na 4-1, zatem 67 minuta. No i mamy już 3-bramkową przewagę Świecia. Zatem potwierdza lider swoją świetną dyspozycję w tym zespole. No i widzimy, że rzeczywiście ciężko będzie innym zespołom walczyć tutaj z Wdą o ten awans. Na boisku pojawił nam się Arek Kozłowski. Gości boisko opuścił
z numerem 5 Maskowski Jakub, na boisku z numerem 97 pojawił się Kozłowski Arkadiusz. Michał Kalita zdobył już swoją 8. bramkę w tym sezonie. No i obliczałem Państwu w pierwszej części meczu, że Kalita zdobywa średnio co około godzinę bramkę. No i właśnie minęła nam godzina w tym meczu i Michał Kalita podtrzymuje swoją dobrą statystykę. Ponownie wpisał się na listę strzelców. Minuta i za dyskusję z sędzią zostają karane zawodnik czwarty Brodnica z numerem 10 Gajkowski Radosław. A żółtą kartką ukarany został Radek Gajkowski za dyskusję z arbitrem. Kozłowski. Teraz zablokowany Ciechowski. Będziemy mieli rzut rożny dla Sparty. No, musiałaby tutaj Sparta jak najszybciej zdobyć bramkę, aby jeszcze pomyśleć o kolejnej później bramce kontaktowej. Kozłowski. Arek Kozłowski na długi róg. Widzimy, że reaguje pan Tomek Paczkowski, trener Sparty. Za chwilę kolejne dwie zmiany. No, czas ucieka. Mamy 20 minut tylko do zakończenia gry. No i prawdopodobnie Sparta tutaj będzie niestety musiała pierwszy raz zejść pokonana z boiska w tym sezonie. No, zobaczmy. Kolejny rzut rożny dla Brodnicza. Szybko wykonany ten stały fragment gry. Jeszcze raz będziemy mieli powtórkę rzutu rożnego. No i piąstkuje Zapała. Ach, teraz była okazja na drugą bramkę dla Sparty Brodnica. Zabrakło trochę precyzji przy tym uderzeniu, no ale też w trudnych warunkach składał się do strzału zawodnik Sparty Brodnica. Majka. Dobry mecz tego zawodnika. No i teraz będzie okazja. Aj, szkoda, że tej piłki nie umieścił w bramce Arek Kozłowski. Mówię, szkoda dla widowiska, bo tutaj może by nam się jeszcze zrobiło ciekawie. No była bardzo dobra okazja dla Spartan. Zobaczmy jeszcze raz, jak to się wszystko zaczęło. Tutaj Tuptyński. Dobre dogranie. Zapała wybił piłkę na wprost nabiegającego Arka Kozłowskiego. No i zabrakło wykończenia Arkowi.
Szkoda, bo byśmy mieli tutaj jeszcze ciekawie, a tak coraz mniej czasu, 17 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry, no i 4-1, duża przewaga Sparty Brodnica. Kozłowski ustawia sobie piłkę, będziemy mieli rzut wolny dla Sparty. Kozłowski. No i chwilę zastanawiał się arbiter. Widzieliśmy, że nawet już niektórzy piłkarze Sparty Brodnica odchodzili w drugą stronę. Arbiter wskazał na rzut rożny, ale jednak zmienił swoją decyzję, chyba po konsultacji z liniowym. Także od własnej bramki zapała. Kto powstrzyma w D świecie, drodzy Państwo? No nie uda się to dzisiaj zapewne brodnickiej Sparcie, chociaż jeszcze nieco ponad kwadrans gry, no ale widzimy, że pod kontrolą mają wszyscy piłkarze w D świecie. Teraz kolejna okazja dla nich, trochę za mocno Kuba Bolin. Czy za tydzień uda się to Pogoni Mogilno? Pogoń Mogilno za tydzień podejmuje na własnym boisku w D świecie, a Pogoń Mogilno dzisiaj pokazało, że w świetnej formie, 11 bramek strzelonych liderowi Włocławek, na pewno imponuje. Także zobaczymy, czy Pogoni uda się za tydzień urwać punkty faworyzowanej w D. A Sparta, spoglądamy w terminarz, Sparta za tydzień na własnym stadionie podejmie Kujawiankę i Zbicę Kujawską, ten mecz 9 września o godzinie 15. Bolin, będziemy mieli rzut wolny dla Wdy. Piętnaście minut do zakończenia spotkania. Ja przypomnę, my po tym spotkaniu będziemy bardzo szybko z Państwem się żegnać. Pakujemy sprzęt w ekspresowym tempie i przejeżdżamy ze Świecia do Dąbrowy Chełmińskiej. Tam nasza okrojona ekipa w okrojonym składzie rozpocznie transmisję meczu LKS Dąbrowa Chełmińska z Naprzodem. Ja jako komentator pojawię się tam na drugiej części spotkania, a pierwsza część tylko z podglądem z kamery. Także zapraszamy Państwa również na to spotkanie. Tutaj już chyba pomału wszystko mamy już rozstrzygnięte. Widzicie Państwo, Wda prowadzi 4-1 i cały czas w natarciu, cały czas kreuje kolejne sytuacje. Dośrodkowanie w pole karne. Nie trafił Wenerski. Ciechowski, a spalonym był Tuptyński. No ja po raz ostatni w tym spotkaniu poproszę Państwa o subskrypcję dla Naprzód TV. Kto z Państwa nie zasubskrybował jeszcze naszego kanału, prośba, aby to uczynił, będzie nam bardzo miło z tego powodu, że rośnie rzesza osób, które oglądają nasze transmisje. Polubcie też nas na Facebooku, będziecie wówczas informowani o wszystkich naszych planach. Tam co tydzień najszybciej właśnie udostępniamy informacje o planowanych transmisjach. Teraz będziemy mieli rzut rożny, nie, jednak od własnej bramki Mateusz Wiśniewski. No i właśnie pytanie, kiedy będziemy wiedzieć, co za tydzień będziemy transmitować.
Prawdopodobnie w poniedziałek, najpóźniej we wtorek ogłosimy plan transmisji na przyszły tydzień. Oczywiście tu musimy najpierw wspólnie między sobą z kolegami ustalić, kto będzie do dyspozycji. Wtedy wiedząc, czy mamy jedną lub też dwie ekipy do dyspozycji, będziemy się dzielić poszczególnymi meczami. Kalita. Majka. Wenerski. Teraz Kubiak, będzie okazja i trochę niedokładnie próbował chyba dogrywać do Kality. Powstrzymana kolejna próba Spartan. Januszewski. Tutaj zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o budowę ciała, na korzyść Krystiana Janczaka. No i właśnie przepchnął swojego młodszego kolegę ze Sparty. No i będzie okazja. No i według arbitra nieprzepisowo tutaj pomagał sobie zawodnik Sparty. Widzimy, impulsywnie dyskutuje z arbitrem. Ten jednak tym razem nie używa żółtego kartonika. Sprawdza jeszcze arbiter, czy wszystko w porządku tam z Bolinem. No i mamy żółtą kartkę, ale w kierunku ławki rezerwowych Sparty. I kolejna zmiana. W 80. minucie będziemy mieli zmianę. Przeważnie w tej minucie schodził przeważnie Kalita, ale tym razem jeszcze Kalita zostanie, a boisko opuści Januszewski. Gospodarze, serdecznie podziękujemy Oskarowi za strzelenie z dwóch bramek. W 7 minucie 64. Wielkie brawa, Oskar. Wielkie brawa. Dziękujemy, a na boisku w numerem 10 pojawia się Kozłowski Patryk, a w międzyczasie sędzia główny, pan Tomasz Sturek, żółtą kartkę ukarał kierownika drużyny Sparty Brunica. Boisko opuścił strzelec dwóch bramek, Oskar Januszewski. Bardzo dobry mecz tego zawodnika. Teraz zobaczmy, okazja Sparta. I co? Mamy karny. Będzie rzut karny dla Brodniczan. No i 10 minut jeszcze, zatem może dzięki temu zrobi nam się tutaj jeszcze ciekawie. Zobaczymy zaraz. Po pierwsze, no wiadomo, na bramkę muszą zamienić ten rzut karny piłkarze Sparty, ale jeszcze arbiter główny udaje się w kierunku arbitra liniowego. Tu mamy powtórkę. No widzieliście państwo gąszcz zawodników, więc trudno nam dojrzeć, czy było tutaj zagranie ręką. Rozmawiają między sobą sędziowie. Zaraz zobaczymy, jaka będzie decyzja. No moglibyśmy zaprosić tutaj na VAR, oczywiście tak żartobliwie mówiąc, ale z naszej kamery oczywiście też nie było tutaj za bardzo tego widać. Sporo zawodników w linii obrazu. I nie ma rzutu karnego. Łapią się za głowę zawodnicy Sparty Brodnica. No i co jeszcze? Arbiter chyba kolejną kartkę pokaże. Tak, kolejna kartka w kierunku ławki rezerwowych Sparty Brodnica. Zrobiło nam się tutaj trochę gorąco. Mecz na szczycie, więc wiadomo, że tutaj adrenalina się wszystkim udziela. Mam zamieszanie, został odzyskany, spalony. Że to kartą zostanie ukarany również trener Patkowski Tomasz. Wcześniej była kartka dla któregoś z rezerwowych lub dla kierownika. Teraz typowo kartka poleciała na konto pana Tomka Paczkowskiego.
Szkoda tej akcji Kozłowskiego, szkoda, że nie mieliśmy tutaj karnego. Ja mówię cały czas oczywiście z perspektywy kibica, który chciał, żeby tutaj były emocje do końca. A tak cały czas mamy, drodzy Państwo, wyraźną przewagę 4-1 dla Wdy Świecie. A Państwo piszecie na czacie, Łukasz pisze, że Wda z Mogilnem też ekstra meczek. Oczywiście będzie to bardzo dobre na pewno widowisko. Ja się spodziewam, że tam Mogilno może się pokusić, aby urwać punkty Wdzie. Zobaczymy. Teraz uderzał zawodnik z numerem 10, Patryk Kozłowski, ale nastrzelił swojego kolegę. Ja jeszcze w ogóle nawet nie wypowiadam się, nie zajmuję stanowiska pod kątem tego, jakie mecze pokażemy za tydzień, bo jeszcze nie rozmawialiśmy między sobą z moimi kolegami, kto będzie dostępny za tydzień. Jak będę wiedział, którzy koledzy są dostępni, wówczas wybierzemy spotkania. Kubiak. No. Jęk zawodu na trybunach. Był tam Kalita w polu karnym, ale nie miał szansy Michał dojść do piłki. A widzimy, że już widownia w Świeciu ogląda to spotkanie już na dużym luzie. Coraz mniej minut, około 6 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry. Duża przewaga gospodarzy, więc wszyscy tutaj dosyć komfortowo oglądają ten mecz na trybunach. Podziękujmy też naszym stałym partnerom, firmom, które pomogły nam wystartować z naszym kanałem Naprzód TV, które cały czas są z nami. Firma Greenpack, producent obiektów z drewna, firma Smart Eco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła, również teraz bardzo modnych na czasie klimatyzacji. I dziękujemy barowi z klasą, mobilnym barmanom na wesela i inne imprezy okolicznościowe. Na boisko spoglądamy, tam Kubiak potrzebuje interwencji medycznej. Chyba nie było kontaktu z żadnym z zawodników, może jakieś już urazy wynikające z po prostu wysiłków podczas całych zawodów. No więc realizator nam zaprezentował jeszcze planszę ze StatSports. Drodzy Państwo, my oferujemy i promujemy ten system, profesjonalny system do monitorowania i analizy gry zawodników podczas sesji treningowych oraz meczów piłkarskich. Możecie Państwo grać w piłkę nawet na tym niższym poziomie 4., 3. czy 5. ligi i czuć się jak zawodowcy. Można sobie wypożyczyć lub kupić na statsports.pl ten sprzęt. Także zapraszamy do korzystania z oferty statsports.pl. Social media, Facebook, Instagram, no i oczywiście naszą ulubioną stronę. Zatem wszystko wskazuje, Szanowni Państwo, że Wda będzie po tym meczu dalej liderem. No byłaby nawet, gdyby zremisowała, ale tak będzie liderem z wyraźną przewagą. Już 18 punktów i 4 oczka przewagi nad Pomorzaninem Serock. Wybija piłkę z własnego pola karnego Paweł Słaby. Proszę moich kolegów z ekipy Naprzód TV, aby podrzucali nam na naszym wewnętrznym czacie propozycję MVP tego spotkania. Za chwilę Państwa poinformujemy, kto zostanie najbardziej wartościowym zawodnikiem tego meczu według naszej redakcji. A jestem też ciekawy Państwa opinii. Może Państwo napiszcie na czacie, kto według Was
zasłużył właśnie na takie miano. 88. minuta spotkania, mamy podwójną zmianę w drużynie w Dyświecie. Boisko opuścił z numerem 9 strzelec bramki z 67. Kalita Michał. Podziękujmy brawami. I z numerem 16 Tymoteusz Majka, a na boisku pojawił się Kozłowski Szymon i Oskar Graczak. Słyszeliście Państwo, zszedł z boiska Tymoteusz Majka, zszedł też Michał Kalita, także mieliśmy kolejne zmiany, pojawił nam się Kozłowski. Także na te ostatnie minuty pan Krzysztof Urtnowski daje pograć jeszcze kilku innym zawodnikom. No i zobaczmy, będzie jeszcze rzut rożny, 89. minuta, jak rzut rożny to ponownie do piłki udaje się już Kozłowski, ale teraz któryś z zawodników cierpi przy linii bocznej. Będzie konieczna pomoc medyczna, chyba to jest Radek Gajkowski. Sparta. Pytanie, czy będę komentował też mecz na przodu? Tak, ale tak jak Państwu mówiłem, ostatni raz jeszcze przypomnę, bo pewnie za chwilę będziemy się tutaj właśnie już rozłączać. Pędzimy naszą ekipą na mecz do Dąbrowy. Dąbrowa kontra Naprzód Jabłonowo. Pierwsza część spotkania idzie bez komentarza. Pojechał kolega realizator, pojechał kolega za kamerę. Oni pokażą Państwu obraz, będziecie widzieli już, co się tam dzieje. My w ciągu tych 45 minut dojedziemy i będziemy już wspólnie na drugiej części wszyscy razem. I ja wtedy dołączę z komentarzem na te drugie 45 minut. Mamy ostatnią minutę meczu. Ja już bym poprosił może realizatora, ale chwilę, bo teraz mamy akcję. Będzie jeszcze akcja, okazja dla Wdy. No próbował, chyba to był Adamczyk, cofnąć piłkę do swojego kolegi, no ale połapali się w tym zawodnicy Sparty. Penerski. Teraz bardzo mocne uderzenie Kubiaka, ale niecelne. Arbiter pokazuje, że pogramy jeszcze chyba 4 minuty. Pan Tomasz Sułek doliczył co najmniej 5 minut. 5 minut nawet. No ale my, drodzy Państwo, jesteśmy już gotowi, aby ogłosić Wam MVP tego spotkania. Ja jeszcze podtrzymam Was chwilę w niepewności i powiem, że decyzja była niejednogłośna. Był jeden głos na Maćka Tuptyńskiego ze Sparty. Były dwa głosy na Oskara Januszewskiego z Wdy Świecie, ale najwięcej głosów, bo 4 głosy zebrał Tymoteusz Majka. Także Tymoteusz Majka został wybrany przez redakcję Naprzód TV najbardziej wartościowym zawodnikiem tego meczu, mimo iż Tymoteusz bramki nie strzelił, to rozegrał bardzo dobre spotkanie ten młodzieżowiec. Dwie asysty, dwie bardzo ładne asysty, bardzo aktywny w trakcie całego meczu. Także dużo ładnych podań w wykonaniu Tymoteusza. Dwa z tych podań wykorzystali jego koledzy. No i zobaczmy jeszcze Tuptyński. Jeszcze Sparta cały czas szuka okazji do zdobycia tego drugiego gola. Zobaczmy Tuptyński. No też nam się ten zawodnik podobał. Właśnie jeden z kolegów, mimo iż Sparta przegrywa 1-4, typował nawet Tuptyńskiego na MVP tego spotkania. No ogólnie podobała nam się ta druga część spotkania, przede wszystkim te pierwsze minuty. Sparta poszła za ciosem, znaczy próbowała, a teraz zobaczmy, kolejna okazja i co? Czy czysto odebrana piłka? Tak, nawet rzut wolny dla Sparty.
Podsumowując, drodzy Państwo, no szybko zdobyta bramka w tym meczu przez Oskara Januszewskiego już w 7 minucie. Potem no, Sparta jakoś nie mogła przebić się przez dobrze dzisiaj dysponowaną obronę w Dyświecie. Udało im się to w 50 minucie. Maciek Dubdyński strzelił bramkę na 1-1. Później Sparta cały czas jeszcze widać była, próbowała... Chwilkę, bo teraz znowu muszę zawiesić myśl. Ciechowski. Bardzo dobre minięcie. No i teraz dobra asekuracja Tomka. Tomek wypij na spółkę z kolegą. Zażegnali niebezpieczeństwo. No i po tej bramce wyrównującej Maćka Tuptyńskiego już tylko strzelali nam zawodnicy w Dyświecie. Teraz jeszcze Tuptyński. Też aktywny zawodnik. Dobrze prezentuje się dzisiaj w meczu Maciek. No ale drodzy Państwo, po bramce Maćka strzelali, tak jak powiedziałem, tylko już zawodnicy w Dyświecie. Paweł Słaby z główki. Bardzo ładna główka w same okienko po rzucie rożnym. Później Oskar Januszewski na 3-1 i Michał Kalita na 4-1. Jeszcze Sparta, ambitnie do końca. Kozłowski. Ciechowski. No a przy bramce numer 1 oraz przy bramce numer 4 asystował Tymoteusz Majka, czyli MVP według redakcji Naprzód TV tego spotkania. Bolin. Jeszcze przy piłce zawodnicy w D. Teraz Wenerski strzał z dystansu. W środek bramki łapie Mateusz Wiśniewski. Zatem Brodnicka Sparta z pierwszą porażką w tym sezonie. Zostają Brodniczanie z dorobkiem 13 punktów, a w Daświecie właśnie po tym ostatnim gwizdku dopisuje sobie 3 punkty i z 18 punktami lideruje tabeli. Także dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami. Zapraszamy na jeszcze jeden mecz od 17. Startujemy z transmisją Naprzód Jabłonowo na wyjeździe z Dąbrową Chełmińską. Przypomnijmy, obraz startuje od pierwszej minuty tego meczu, ale z komentarzem wchodzimy od drugiej połowy. Dziękuję Państwu, Przemek Obijalski, Nikodem Leszczyński oraz nasz nowy kamerzysta Daniel. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za godzinę.